Witam Państwa serdecznie na konferencji zainicjowanej przez Pana Starostę, który od początku zaangażowany jest w głośną medialną sprawę znalezionego na jednej ze ścian naszego szpitala grzyba. Nie ma go dzisiaj z nami, zatrzymały go ważne obowiązki. Natomiast informacje, co ustalono i co dalej, no właśnie w sprawie owego znaleziska. Rzeczywiście grzyb, który wyrósł na jednej ze ścian naszego szpitala, znalazł dogodne warunki na skutek zacieku wody z łazienki, która znajduje się przylegającej do sali chorych. Znalazł tam dogodne warunki do wzrostu. Ustaliliśmy się, że wśród tych przyczyn, że on tam wyrósł, również było to, że no, pracownicy działu higieny nie do końca wypełnili swoje obowiązki w taki sposób, jak to przewiduje plan higieny naszego szpitala. Złożyły się na to również inne czynniki, które no, spowodowały taki stan rzeczy. Chciałem powiedzieć, że wobec osób, które brały bezpośrednio w tym udział, czyli odpowiedzialnych za bezpośrednie czynności, jak i nadzór, łącznie 9 osób, zostały wobec nich wyciągnięte konsekwencje przewidziane kodeksem pracy w tego typu sytuacjach. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że natychmiast został oczywiście zlecony przegląd całego obiektu szpitalnego. No już wspominałem, jest to blisko 800 pomieszczeń, które podlegały takiemu przeglądowi. Możemy dzisiaj to potwierdzić, że jest to absolutnie sytuacja incydentalna. Zapewnić jednocześnie pacjentów, że no, nie ma groźby inwazji grzybów rosnących na ścianach szpitalnych. Natomiast to, co już od dawna wiemy, rzeczywiście szpital wymaga nakładów remontowych. To widać nie od dzisiaj. Ja tylko przypomnę, już w zasadzie bodajże 15 stycznia tego roku w wywiadzie na Tygodnik Opilskiego mówiłem o tym, że szpital wymaga gruntownego remontu, a nie łatania dziur. Tak brzmiała ta wypowiedź i te kroki podjęliśmy. Natomiast no, życie pokazuje, że zdarzają się sytuacje również takie, że wśród prowadzonych licznych prac remontowych, które w szpitalu się toczą, jednak zdarzają się sytuacje, w których trzeba interwencyjnie również działać. I mamy za sobą kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia. Jesteśmy w trakcie kontroli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Poznania. To również odpowiedź na pytania, które się pojawiały w międzyczasie, czy takich kontroli się spodziewamy. Jest to dla nas oczywiste. Jak również chciałem powiedzieć też, ustosunkować się do tych głosów, a co na to sanepid, czy na co na to NFZ. Jednoznacznie chciałem powiedzieć, że no, żaden szpital nie funkcjonuje bez nadzoru Narodowego Funduszu Zdrowia i prowadzonych systematycznie kontroli, jak również bez nadzoru sanepidu, który również jest stały i systematyczny. Takich kontroli szpital doświadcza w ciągu roku kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt to znaczy około 30-40 kontroli rocznie różnego rodzaju i przez różne instytucje mamy prowadzonych w naszym obiekcie. Z tego z przeglądu stanu technicznego oczywiście jest sporządzony raport, ponieważ zarząd powiatu, pan starosta jest tym żywo zainteresowany. Oczywiście będziemy dalej na ten temat rozmawiać i podejmować decyzje dotyczące ewentualnie dalszych działań, które miałyby na celu poprawę. Uważam, że i tak przyzwoitego stanu
tego szpitala. Szpitala, który, przypomnę, zbliża się do 30. rocznicy swojego istnienia. To tyle, co bym chciał powiedzieć w tej sprawie. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Wspomniał Pan o konsekwencjach wobec personelu. Możemy wiedzieć konkretnie? Nie, konkretnie nie powiem. Są to konkretnie to są konsekwencje przewidziane kodeksem prawa pracy, czyli aktem prawnym obowiązującym w tym kraju. Powiem tylko tyle, że wobec różnych również sygnałów, że będą pewnie zwolnienia, nikt nie został zwolniony z pracy. Są to kary porządkowe, przewidziane kodeksem pracy. Czy ten grzyb też został poddany badaniom? Tak, jest to grzyb jadalny, nie jest niebezpieczny, co nie zmienia faktu, że nie powinien wyrosnąć na ścianie szpitalnej. Prawda jest też taka, że jest to akurat grzyb, który do swojego wzrostu potrzebuje głównie wapnia, w związku z tym rzeczywiście tynk szpitalny zawilgocony przy wysokiej temperaturze warunki do wzrostu miał idealne. Ile czasu mógł rozmiaru? Tutaj mam bardzo rozbieżne informacje. Nie umiem jednoznacznie powiedzieć, jak ile czasu on mógł rosnąć. Pojawiają się informacje, że w ciągu nocy, godzin, jak również kilku dni. No, te odgłosy to są również prace akurat remontowe prowadzone w punkcie przyjęć planowych. Na różnych szczebrach i w różnych grupach zawodowych. To nie jest tak, że, czyli zarówno tak, objęły one osoby, które bezpośrednio są zaangażowane w czynności porządkowe, jak również osoby, które pełnią nadzór, też z różnych szczebli. Czy w związku z tą sytuacją zmienia się harmonogram sprzątania, kontrolę na przykład Harmonogram sprzątania się nie zmienia. Plan higieny, który jest, był opracowany, on jest przez cały czas, to jest żywy dokument, który podlega modernizacją w miarę zmieniających się przepisów i wymogów. On jest uzupełniony, jest modyfikowany. Aktualnie nie widzimy potrzeby modyfikacji. To nie jest problem harmonogramu, czyli tego planu higieny, tylko już czystego wykonania czynności. Raczej tego rodzaju problem niż inny. Jak chodzi o samego grzyba i salę, też trzeba powiedzieć, że pacjenci zostali natychmiast przeniesieni do innych sal. Ta sala jest w tej chwili wyłączona z ruchu. Korzystamy z opinii sanepidu. Mamy informacje na temat, jakie środki ewentualnie powinniśmy i możemy bezpiecznie w szpitalu zastosować. Mówimy o fungicydach. Tynki muszą być skute, musi być usunięta przyczyna oczywiście tego zacieku wodnego, który się pojawił. Musi być odbudowana ta substancja, czyli położony na nowo tynk, przeprowadzone czynności związane z odgrzybieniem, czyli żeby ta sytuacja po prostu się nie powtórzyła. Dopiero wtedy sala będzie mogła być oddana do użytku po doprowadzeniu jej do takiego stanu, który będzie no, taki, jakiego oczekujemy wszyscy, i pacjenci, i personel. Panie dyrektorze, ja może takie trochę prowokacyjne pytanie. Jak ocenia Pan, można ocenić, jak ta cała sytuacja wpłynie na wizerunek fińskiego szpitala? Została mocno rozbuchana, w mojej ocenie może nawet zbyt mocno. Czy gdzieś tam odczuwacie takie negatywne sygnały, które w związku z tym mogą zepsuć to, na co pracujecie przez wiele lat? To sytuacja, trudno mieć pretensje o to, że sytuacja została rozdmuchana, bo prawdą jest, że no taki, nie powinna mieć tego typu rzecz miejsca. Natomiast zdecydowanie mamy świadomość tego, że no taka informacja negatywnie wpłynie na wizerunek szpitala, czy wpłynęła na wizerunek szpitala, co oczywiście
no, jest dla nas bardzo niepokojące. I teraz mamy też świadomość, że budowa dobrego wizerunku trwa bardzo długo, natomiast jedna sytuacja, jeden incydent potrafi zmienić tę sytuację. Absolutnie nikomu z nas nie przychodzi do głowy, żeby z tego w jakikolwiek sposób sobie żartować, tak jak to się no, obserwuje również gdzieś tam w sieci. Traktujemy tę sytuację poważnie. Tutaj chcę też powiedzieć, że ci pracownicy, których kary dotyczyły, nie jest to jakieś usprawiedliwienie, ale jakimś pocieszeniem dla mnie osobiście jest to, że wykazali się tutaj dużą dojrzałością i absolutnym zrozumieniem powagi tej sytuacji, jak również konsekwencji, o które pani pyta, czyli że to zdarzenie, czyli również ich udział ma właśnie ten duży wpływ na utratę wizerunku. Myślę, że wszyscy bardzo dobrze to zrozumieli. Czy to już, jeżeli to są wszystkie pytania, to ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Mamy żywymi taką nadzieję, że tego typu sytuacja nigdy więcej się nie powtórzy.